Cześć, aktualnie znajdujemy się na etapie końca FIFA 20, a początkiem wersji o numerze 21. Jak co roku jej przygotowało nową animację otwierania paczek. Niestety nie mam dostępu do bety FIFA 21, jednakże świat internetu pozwala mi na przygotowanie dla Was materiału odnośnie tego, jak w najnowszej wersji będzie wyglądać otwieranie paczek, a także dodatkowo postaram się wyjaśnić, na jakiej zasadzie będzie można poznać, czy mamy do czynienia z ekranami, czy walkoutem. Jak już wspomniałem, materiały nie należą do mnie, ich jakość nie jest powalająca, jednakże możemy dzięki nim zaobserwować to, co nas najbardziej interesuje. Niewielkie odświeżenie względem tego, co było w 20, jednakże już sam moment otwierania mówi nam o tym, czego spodziewać się możemy po paczce. Jak możemy zaobserwować, z lewej strony podświetlają nam się trzy paski. Jeśli trzy paski są jednakowe, wtedy trafiliśmy tak zwane banery, czyli kartę w przedziale od 83 do 85. Walkout możemy zaobserwować w momencie, gdy wśród tych trzech pasków pierwszy z prawej ewidentnie różni się w stosunku do dwóch pozostałych, tak jak na załączonym obrazku. Mam nadzieję, że po dzisiejszym materiale dużo łatwiej będzie Ci zauważyć, czy trafiłeś coś wartościowego, czy po prostu lepiej przeskipować paczkę. Jeśli materiał Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce.